Cześć, siemanko, z tej strony Pablito i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Until Dawn. Słuchajcie, nie mam za dużo czasu, znaczy trochę mam i w sumie stwierdziłem, że wypełnię go sobie nagrywaniem. Nie wiem, czemu to włączyłem. W każdym bądź razie... Kurczę, trochę pominąłem tego, ale też większość zebrałem, to fajnie. Dobra, słuchajcie, bez zbędnego przedłużania, po prostu wznawiamy. W poprzednim odcinku Until Dawn. Boże, jesteście, dzięki Bogu! No co tak długo? Na górze jest teraz hardcore. Nie ma go, spóźniliśmy się. Cicho. No, on... Czekaj! Stój! Ja pierdolę, kurwa, co to jest? Czego szukasz? Innego wyjścia. Mike, brakuje klucza do kolejki. Josh, on musi go mieć. Em, co to za rzeczy? To coś zabrało go do kopalni. Byłem tam. Przesrane. Z pół wieku temu nastąpiło tąpnięcie i górnicy chyba tam utknęli. Em, co to jest? To jest nasze schronienie, Em! Proszę! Kurwa, nie dam rady. Boże. Dobrze zrobiłeś. Miejcie ją na oku. Niedługo wrócę. Rozpacz. 2 godziny do świtu. Okej, zamknęliśmy się od środka. W ogóle, okej, jesteśmy z powrotem w sanatorium i powiem wam, że podczas nagrywania zastanawiałem się, bo wiedziałem, że czegoś mi brakuje, między innymi właśnie walki z Wendigo w sanatorium Majka i myślałem, że może jakimiś swoimi działaniami po prostu pominąłem to, ale na szczęście nie. Nie mogę tam wejść? Nie, dobra. Dobra. Nic tu nigdzie nie widzę na razie, a to dziwne, powinno coś gdzieś leżeć chociaż. Żadnego totemu, nic przy takiej wielkiej lokacji? No dobra. Wbijamy na górę wobec tego. Okej, okay, już wiem, gdzie mniej więcej jestem. No dobra. Ja tak się zastanawiam tylko, czego my tutaj właściwie szukamy, no bo... To już chyba podnosiłem, ale widzę, że mogę raz jeszcze. Tak, ale okej. On tylko drugi raz komentuje jakby to samo. Boże, jak tu jest głośno strasznie. Teraz jak coś mi się wydrze, to mi chyba pękną bębenki. Słuchajcie, ja nie mam pojęcia, dokąd ja mam dojść. Wejdziesz tutaj, czy nie? Jasne. No dobra. Co się stało z wilkami? Ja nie wiem, Mike. Mogę coś tu jeszcze z tym zrobić? Nie. Ten stary nie żyje, więc jego już tutaj też nie będzie. O, tu coś się świeci. A co się stało? On już nie ma tej karty ze sobą? Aha, tutaj nawet nie można było jej włożyć. Dobra, idźmy na razie po prostu przed siebie, bo ja tutaj chyba nic specjalnie innego i tak nie wymyślę. Muszę iść chyba na górę. Wydaje mi się, że idę dobrze, bo on coś tam komentuje sobie co jakiś czas. A to chyba znaczy, że jest okej.
Okej. Już bijemy po schodach na górę. Tutaj coś mamy. Zeskocz. No i w sumie tylko mogę zeskoczyć. Więc okej. I chyba jestem po drugiej stronie tych drzwi, które próbowałem przed chwilą otworzyć. Teraz tylko wideł i wieśniaków mi trzeba. Tak. Klik. Dobra. Bierz tą spluwę. A, nada się. Nie no, jasne, w tej sytuacji jeszcze wybrzydzajmy. Okej. Tędy chyba możemy w takim razie normalnie wyjść. Zgadza się. Nie, to nie są te same drzwi. Tam dalej już nie pójdę, no bo przecież tam były zamknięte. Dobra, jeszcze to sprawdzę. Bo może się nagle magicznie otworzyły. Albo przynajmniej mogę je otworzyć. Nie, bo zmieniłaby się kamera, więc... Mamy stąd wrócić, czy co? Serio, ja w ogóle nie pamiętam, po co my tu przyszliśmy, co oni mówili w poprzednim odcinku. I dlatego taki jestem trochę zagubiony, no ale dobra. No idź. Wyjście, no dobra, po prostu stąd wyjdźmy chyba. No chyba nie. A tędy? Kurde, nie baguj się, tu jest ściana. Dobra, zejdę tam z powrotem, zobaczymy co mi to da, no bo tutaj mam bardzo ograniczone pole ruchu. Ale coś czuję, że idę bardzo źle. Tak myślałem. Ja pierdzielę, seriously. Dobra, jak to będzie dłużej trwało, to po prostu to trochę tam potnę sobie, ale... O co kaman? Tutaj chyba nigdzie indziej nie mogliśmy przejść. W ogóle jak oni idą po schodach, to mogę tylko ich ewentualnie zawrócić. Nie mogę na przykład przejść, wiecie, po schodach z kosem czy coś takiego. No tutaj byłem. Chyba, że właśnie, jak mam spluwę, to mogę przestrzelić zamek czy coś. Aha, dobra, nawet nie trzeba było przestrzeliwać zamka. Ja pierniczę, co za żenada. Jestem super graczem. Domyślam się też, że im więcej oni... O! Wskazówek odnajdą, tym później inne są ich dialogi. Zagrożenia. Co to za twarz? Czemu on patrzy do góry?
prowizoryczny cmentarz. Adam White, Evelyn Daniels, Charles Miller. Dobra, coś tu jeszcze jest. Raczej nie, dobra. Aha, ja stąd nie mogę wyjść już. Jezus Maria. On coś tu jeszcze powie? Niespecjalnie. Do tej bramy jak podchodzę, to się nic nie dzieje. Nie mogę nic zrobić, nie mogę iść dalej. Czyli zawracamy. Dobra, czyli co? Rozumiem, że przyszedłem tutaj tylko po totem. Tutaj? Tak. A, właśnie. Moje uszy właśnie wybuchły. O, jest wilk. Hej, maleństwo. Cieszysz się, że mnie widzisz, co? Hej. Miałem nadzieję, że cię znajdę. O, dobry piesek. Dobra, staruszku. Idziesz ze mną. Dobra. Plan jest taki. Widziałem mapę tego miejsca, więc nie pobłądzimy. Powinno dać się przejść przez psychiatryk prosto do wyjścia z kopalni. Myślisz, że damy radę? Lepiej bym tego nie ujął. Ale ten pies nawet nie szczeknął. I piesek sobie pobiegł. Dobra, tu wszędzie zablokowane, więc na bok nigdzie nie. O. Spokój, dąbek, kłąbek. Okej. Ja się nie wcisnę, staruszku. Chyba tu utknąłem. Tutaj na stole nic nie ma? Nie ma. Ciągnij wajchę. Raz się żyje. A ten pies jest gdzie? Widzisz? Tutaj. Jednak się wcisnąłem. Nie wiem co. Mhm. Okej, idziemy dalej. Trochę się boję, nie będę ukrywał, że nie. Co to? Raport medyczny. Pacjenci zostali przyjęci do placówki medycznej w Blackwood 5 dni temu. W tym czasie przeprowadziliśmy wiele testów. Zarówno fizjologicznych, jak i psychologicznych. Wyniki okazały się niesamowite, znacząco różne od dotychczas obserwowanych w medycynie. Bladość, przebarwienie skóry, ciężki niedobór witaminy D, dysfunkcje społeczne, okres readaptacji posttraumatycznej dłuższy od przeciętnego. Pacjenci nieobliczalni w relacjach interpersonalnych stosują przemoc wobec sanitariuszy, 3 próby napaści, 1 próba podrapania. Objawy spodziewane, ale nie zaobserwowane. Niedożywienie, szkorbut, średni wskaźnik Quetelta, nie wiem, odstaje od normy tylko o około 3%, a przecież teoretycznie powinni już nie żyć. Odmrożenia, reakcja pacjenta na bodźce w dopuszczalnych granicach.
Zespół wyczerpania rezerw rozstrzeżeń zalecenia pod ścisłą obserwacją. Okej. Okay. Drzwi. Jak zryci byli ci goście. O, coś tu jeszcze mamy. Co tu się działo? Wypuśćcie nas, umieramy z głodu, zamarzamy, zapłaćcie mi za to, przestańcie na nas eksperymentować. Ale nie zalicza się to też jako wskazówka. Trochę szkoda. Czy coś tutaj na boczku mamy? Nie, on tam chyba nie przejdzie, bo się badży. Dobra. O nie, widzicie to po prawej? Ciekawe ujęcie kamery. Aha, po schodach na górę nie wejdę. Dobra, nic widzę, że się nie świeci. Skrzydło B. O, widzę, że mogę się cofnąć. To dosyć tak... Chyba tu byłem. Nie, nie byłem. To jest to krzesło, które on znalazł wcześniej. Aha, po prostu wlazł na ścianę i sobie poszedł. Dobrze, że się cofnąłem. Mogę jeszcze dalej? Mogę, ale to w takim razie zobaczmy, co było w tym skrzydle B, bo chyba tutaj idziemy dalej. Weź tą pochodnię. Nie, tu jest piesek, czyli... Czyli mogę zobaczyć sobie, co jest z tyłu. Sorry, że tak się kręcę, ale no... Ja też chcę znaleźć wszystko. Znaczy, wszystkiego już nie znajdę, ale chcę znaleźć jak najwięcej. O, tu coś jeszcze jest. Bardzo dobrze. Badanie lekarskie, postępująca hiperstoza szkieletu, poufne. Aha, w drugą stronę. Dzień czwarty. Przebarwienie na skórkę spodziewane przy tak długim przebywaniu pod ziemią. Poważne skrzywienie kręgosłupa, poprzez klatki piersiowej, dystrofia i zmętwienie rogówki. Okej. Okay. Pogłębiona kifoza, łysienie bliznowaciejące, całkowita perforacja przegrody nosowej, dysplazja ektodermalna, wyostrzenie zębów. Kosmos. Symptomy tożsame z obrzękiem rogówki, ale obecny hiperreaktoza przerost warstwy rogowej na skórka. No dobra. Czyli to on był jednym z tych, który zeżarł kolegów.
O. No, wciskam. Wiecie co, to ja już nie wiem, którędy to było dobra droga. Ja pierdolę. Kim jest ten koleś? Okej. Sorry, staruszku. Zaświadczenie. No, kurczę, podnieś to, ja pierdzielę. List samobójcy. Oni tam na zewnątrz umierają. Słyszę ich krzyki i płacz. To piekło to jedyne, co po sobie zostawię. W ten sposób Bóg karze mnie za błędy. Nie zdołam odmienić swego losu. Śmierć już na mnie czeka. Jefferson Bragg. Okej. Dobra, czyli tutaj mamy wszystko ładnie znalezione. Ale w ogóle wiecie, jak on się zamurował w tym, nie? Tutaj nic. Tam już wzięliśmy tamto. Okej, możemy wracać. Chyba, że tutaj jeszcze będzie coś na ziemi, ale wątpię. Tak myślałem. Czyli idziemy do pieska, którego już tutaj nie ma. O ja jebie. Okej. O, jest piesek. Wiedziałem. Mimo był chujku jeden. Przed siebie w lewo. Przed siebie, dobra. No, no, zalekaj. Dobra. Dobra, gdzie jest piesek? On to teraz będzie otwierał, tak? To tam jest. O to chuja. Kurwa. Okej. Czyli jednak w lewo. Kurwa mać! Dobra. Wow! Dobra. A, czyli rozumiem, że gdybyśmy nie mieli maczety, to teraz byśmy go nie walnęli. Co to było?
Ich tu jest kilku, czy on tak bardzo szybko się przemieszcza między pokojami? Te opcje nieruszania się wyskakują czasami tak nagle, że... Gdzie jesteś? Co? Co to? He? Cholera. Co jest? Co? Okej. Okay. Wystarczy dla każdego! Cholera. Okej. Mogą mnie strzelać, w sumie on i tak był zamknięty. Ło! No! Boże, jakie to było małe! No, dawaj, 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 no przecież ruszam! Okej. O nie, nie chciałem teraz tędy tutaj chodzić sam. Dobra. Nic tu nie widzę, nic tu nie widzę. Dobra, nic tu nie ma. Widziałem, jak to coś polazło przez szybę. Nie, dobra. Nie, no to coś jest cały czas za mną, ja to wiem. R-
głowa! Boże, uciekaj, chuj. Sorry. Kurde, No piesku. Skakuj. Wszystko gra. O nie. Kurde, no. Nienawidzę. Jasna dupa, no. Okej. No nieźle. Dobra, słuchajcie. O! Zakończymy sobie w tym miejscu wobec tego. Uciekliśmy z sanatorium i teraz wygląda na to, że przyjdzie sterować nam Jessica, która chyba ocknęła się po tym upadku. W każdym bądź razie, kurczę, tak mi szkoda tego pieska. Jakbym zablokował te drzwi, to przypuszczam, że wtedy by się udało, żeby on przeżył. No ale dobra, no cóż, no nie wszystkie decyzje muszą być poprawne. Dobra, dzięki bardzo za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym i trzymajcie się. Na razie, cześć!